Autostrada A2 łącząca zachód świata z Warszawą nie łączy się z południową obwodnicą stolicy, bo jest o 30 metrów za krótka. I wykonawca autostrady nie miał do czego podłączyć swojego fragmentu trasy, bo budowa obwodnicy właśnie opóźniała się. I trzeba teraz ogłosić przetarg na budowę 30 metrów autostrady. Prasa, opisując tę sytuację, pisze: to nie jest kiepski żart, nie? I pisze dalej o tym. Bo nie jest, nie jest. To jest bardzo dobry żart, zdecydowanie lepszy niż ten, na przykład, co powiedział duży komin do małego. Nic, bo kominy nie mówią. Ale słuchajcie, ja bym się z tą budową tych 30 metrów nie spieszył. Jak to mówią, co nagle, to znienacka. Te 30 metrów to może być duża szansa dla regionu i dla kraju w ogóle. Można zatrudnić ludzi do przenoszenia aut. Rozwiązania tymczasowe są bardzo dobre, są nawet najlepsze, bo najtrwalsze. Albo bym proponował taką pochylnie w górę zrobić, taką powiedzmy podskocznię dla aut, a na drugim pasie, tam, znaczy po drugiej stronie, taką zeskocznię, nie? I jak się samochód dobrze rozpędzi na autostradzie, to te 30 metrów o spokojnie przeskoczy. Wiecie, o co chodzi. Ustawiłbym jeszcze przed przeskocznią bramki i brał opłaty od kierowców. To za granicę będą przyjeżdżać, bo to straszna atrakcja tak sobie legalnie poskakać. A za pieniądze zarobione na tych skokach pierdyknąłbym między tymi podskoczniami, a ze skoczniami takie gustowne oczko wodne z nenufarami i coś a la żabki do kumkania, rybki, gupiki, żeby było fajnie. Żeby było fajnie. Znaczy, generalnie jest fajnie, ale chodzi o to, żeby było widać, że jest fajnie.